Mysz. Wow, kurde! Nie! Co? Czemu tak? Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was już na trzeci odcinek Let's Play Rayman 1 na Atari Jaguar, albo Jaguar, jak chcecie sobie to nazwać. W poprzednim odcinku, w tym let's play, czyli w odcinku numer 2, zostaliśmy, że tak powiem, zjechani, a raczej ja zostałem zjechany, wydymany bez mydła dosłownie w dupsko przez Bandland, czyli świat numer 2. No i cóż, jedynie gdzie nam nie udało się zrobić 100% w Bandlandzie, to w Bongo Hills, ale spokojnie, backtrackingi będziemy sobie robić w późniejszych odcinkach. Jeszcze mamy backtracking przy okazji do pierwszego świata, tak więc spokojna wasza roczochrana, jak ja to zawsze sobie lubię mówić żartobliwie. No i cóż, te dwa poziomy sprawiły mi niesamowity problem, a raczej wisienką na torcie z tego, że tak powiem, pięknego, za przeproszeniem, gówna, było Allegro Presto. Ale cóż, dzisiaj zabierzemy się za świat numer 3, czyli Blue Mountains, napisane z błękitnej czcionki i w różnokolorowych napisach, napis Twilight Gulch. Lecz zanim zaczniemy odcinek, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za taką masę komentarzy i takie wyświetlenia oraz łapki. Naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek sięgnę takich wysokich wyników, a to przecież jest tylko seria z Raymana. Lecz zanim tak naprawdę zaczniemy, wybaczcie za tą taką, że tak powiem, satyrę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jakubowi Stream za poddanie nazwy na tak zwaną serię, która jest w tej serii, czyli między innymi czytanie najciekawszych komentarzy, a mianowicie są to widzowie na muszce. Dziękuję ci, Jakub Stream, i cię bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ w tym odcinku zaczynamy tak zwanych widzów na muszce. O co chodzi? To już wam wytłumaczę wszystkie zasady w Twilight Gulch. Zaczynamy sobie z pierwszym poziomem w Blue Mountains, czyli Twilight Gulch. Przez chwilę troszeczkę zapomniałem kontrolek, bo nie będę ukrywał, dawno nagrywałem odcinek drugi. Więc jedziemy sobie z koksem. Być może od razu będziemy mogli 100% poziom. Ale dobra, o co chodzi w widzach pod muszką, czy coś takiego? Jest to tak zwana seria, w której to będę czytał najciekawsze komentarze napisane przez was. Czyli możecie w skrócie obawiać się, że wasz komentarz pojawi się na odcinku. Co oznacza to, że po prostu kiedy napiszecie jakiś, załóżmy, nawet hejt, to możecie być świadomi tego, że on również zagości w komentarzu. Znaczy w odcinku. No i oczywiście te ziomkowie się musieli pojawić. Z tego. O kurde, dobra. Nie lubię bardzo tych kamiennych golemów. Tak swoją drogą, tak by the way. Ale cóż, robimy sobie właśnie Twilight Gulch, czyli pierwszy poziom w Blue Mountains. Mam nadzieję, że nie sprawi on, że będę miał, nie wiem, myśli jakiekolwiek złe, brudne i tak dalej. Myślę, że w tym świecie się troszeczkę wychilluje. I tutaj teraz jest problem, cholera jasna, bo nie wiem, czy ja doskoczę. Poczekajcie chwilkę, zrobimy coś takiego. Bang. Dobra, doskoczyłem. Całe szczęście, bo to naprawdę by mogło się źle skończyć. O Jezus Maria. Ło! Kurde, nie udało się, wiedziałem, że tak się stanie. Jeżeli chodzi o czas, co ile będę czytał komentarze wasze, to jeszcze zobaczymy. Na pewno dzisiaj sobie wybrałem gdzieś 6 komentarzy, tak więc let's go this shit. To znaczy let's go tu czytanie komentarzy. Dobra. Co my tu mamy? O, klateczka, bardzo mi się to podoba. I myślę, że w tym momencie możemy sobie zapauzować i przeczytać kolejny komentarz. Borysek XD. Elo, nagrasz Robloxa? Cześć Borysek, czy nagram Robloxa? Oglądałem sobie trochę Robloxa na YouTubie. I co ja sądzę o tej gierce? No gierka jak to gierka jest, no. Nie będę ukrywał, że nie jaram się jakoś zbytnio takimi typami gier. Ale jeżeli ma być z tobą szczery w 100%, może coś kiedyś się będzie z Robloxem, zobaczymy.
To nie jest pewne, że nie. Nigdy nie powiedziałem, znaczy jak to mawia pewne polskie przysłowie, nigdy nie mów nigdy. I tym bardziej nie mam zamiaru tutaj mówić, że nigdy, bo nie mam pewności. Wiadomo, ja jestem kombinatorem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc różne rzeczy mogę wymyśleć. What? What? To było naprawdę głupie. Ale zapomniałem w ogóle nadmienić, bo przeczytałem komentarz Boryska, że do tej klatki, do której się niedawno dostaliśmy, to w wersjach późniejszych, jakby to powiedzieć, Ubisoft zrobiło tak, żebyśmy się od razu do tej klatki nie dostali. Tak więc, żeby tutaj nie było mi pisania, że ja sequence breakuję. Nie, ja nie sequence breakuję, po prostu jak mam możliwość dostania się, to z niej jak najbardziej korzystam. I dlaczego ja nie mogę w ogóle tutaj ten? Chyba za szybko skaczę. Dobra. Nice. Zobaczymy, gdzie zdobędziemy ostatnią klatkę. Bo kurde, coś jej nie widzę, a ona powinna być tam, gdzie była. Tak więc spadamy. Zostawmy to bez komentarza. Dobra, ludzie. Ja za dużo razy jakby widzicie, jak ciągle się tutaj spawnie, tak więc widzimy się w tamtym miejscu, gdzie powinna być klatka, ale czy ona tam będzie na pewno? Tego nie daję wam pewności stuprocentowej. Dlatego widzimy się tam. Powiem wam, że nawet, że to jest blisko, to jednak chciałem zaoszczędzić wam po prostu czasu, żebyście nie oglądali ciągle, jak ja failuję w jedną i w drugą stronę, tak więc spróbujmy dalej. Dobra, mamy wszystkie klatki. Łooo, kurde, myślałem, że Rayman spadnie, nie? Ale to byłoby, kurde, przegięcie pały, jakby on się sam zrzucił, kurde. Naprawdę. Z całego serca oznajmiam, że to byłoby przegięcie pały. I to było też przegięcie pały, bo myślałem, że on się nie złapie. No i dobra, mamy poziom ukończony sobie. O, jest jeszcze jedna sekcja. Bardzo dobrze, cieszę się, że jest jeszcze jedna sekcja, ponieważ za chwilkę będziemy mogli przeczytać kolejny komentarz. O kurde, te kamienne psy tutaj też są, ja pierdzielę. Ja wam powiem szczerze, gdy byłem mały, ja nigdy nie miałem problemów z Blue Mountains. Serio. Choćby co się nie wiadomo stało, to zawsze światy, w których najbardziej game overowałem i, że tak powiem, kułem się, to były Bandland, The Dream Forest, Picture City i The Cave of Scops. I tak, mieliśmy tutaj mały spoiler naszego bossa w Blue Mountains, czyli w niebieskich górach. A mianowicie tym bossem będzie niejaki Mr. Stone, którego mogliście zauważyć niedawno. On w sumie już jest tutaj, dobra, uciekamy, spierdzielamy przed nim. Na razie nic nie możemy mu zrobić, bo on jedyne co będzie nam robił, to będzie nas krzywdził swoimi wielkimi, tłustymi łapami, skamieniałymi, śmierdzącymi. Aż czuję ten pot z daleka, kurde. Aż czuję go w sumie tutaj, nagrywając ten let's play przecież dla was. Ja już to czuję, jak tu śmierdzi, kurde, jego ohydnymi, brudnymi łapskami, kurde. Nie wierzę w to, ja w to nie wierzę po prostu. No dobra, straciliśmy ostatni budzik, kurde, mamy. Niedobrze, nie podoba mi się to, co się teraz tu prezentuje. Dlatego myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeczytanie kolejnego komentarza, tak, żeby po prostu się przygotować na najgorsze, które będzie na nas czekać. Myślę, że to jest też bardzo dobra opcja, tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z kolejnym komentarzem. Shadow XVX, czadowe włosy Michał. Dziękuję, Shadow, naprawdę, bardzo mi miło z twojej strony. Co do moich włosów, no cóż, zapuściłem się trochę, nie będę tego ukrywał. Jest to spowodowane tego, że mamy teraz zimę, która nie chce, żeby spowodowało, że będzie mi zimno w głowę, więc postanowiłem sobie zapuścić włosy. Bo nie będę tego w żaden sposób ukrywał. Ponadto, chciałbym jeszcze tutaj nadmienić jedną bardzo istotną rzecz, Shadole, a raczej do każdego z was. No powiedzcie sobie szczerze, jak myślicie? Co ja bym mógł teraz w tym oto momencie zrobić z tymi oto włosami? Oczywiście, że tak, że prawidłową odpowiedzią będzie A, czyli zignorować i dalej sobie zapuszczać i mieć gdzieś, co
ktokolwiek ci powie, czyli czytaj, twoja dziewczyna, twoi znajomi i każdy, ktokolwiek będzie przyczepiał się do twojej fryzury, mam taką radę. Pamiętaj to, że zawsze ty masz rację, a nie twoja dziewczyna. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Tak, to jest prawda akurat. To jest najprawdziwsza prawda i mam nadzieję, że każdy tutaj zgodzi się ze mną. Dobra ludzie, my się widzimy w tamtym miejscu. Dobra, chodź tu gnoju, chodź, pościgamy się w tym momencie. Patrz jak ja zapierdzielam, no zobacz, chodź tutaj. No goń mnie tutaj, Mr. Stone, no dawaj, chodź tutaj, no chodź tu kozaczku ty. Mam 12 minut przy ciebie na nagraniu, cwelu głupi. Chodź tutaj, chodź, no dawaj, dogoń mnie, no dawaj, pokaż swoje prawdziwe oblicze. Aha, ja pokazałem prawdziwe swoje oblicze, oblicze tak zwanej głupoty. Dobra, jest, pięknie, patrzcie na to, mam zero żyć i ostatni budzik. Jak myślicie, jak to się skończy dla mnie? Ja już wam podpowiem jak, to się skończy dla mnie przegięciem pałki i zginę, najprawdopodobniej. Może jakieś życie będzie po drodze? Nie obraziłbym się wcale. Dobra, ale to jeszcze nie koniec pościgu, kurde, szkoda. Dobrze, kurde, dobrze, mamy życie, o to chodziło. O lol, dobra. Coś tu jest? No dobra, bo ogólnie w późniejszych wersjach gry, z tego co pamiętam, pojawiłyby się tutaj kamienie. A co jest jeszcze śmieszniejsze, w wersji na Advance'a byłoby tu normalnie ten, byłby tu normalnie checkpoint. Ale coś tak... Serio? Nie wierzę w to, kurde, ja w to nie wierzę, ludzie, ej. Nie żeby coś, ale to już przegięcie pały w tym momencie jest. No nie, nie mówcie, że ja naprawdę zgnoję w pierwszym poziomie, nie mówcie. Bo to będzie przegięcie pały. Dobra, widzimy się z powrotem tam. Jej! Znowu będziemy się ścigać, ty gnoju, bo jedna, kurde, śmierdząca ty. Dobra ludzie, mamy znowu ten sam moment, na którym jesteśmy, czyli po prostu on sobie biega po tych kolcach. Udało się! Ej, dobra, Jezus Maria. Ja pierdziolę, ale bym zmarał na samym końcu. Dobra, lecimy dalej z poziomem. Jezus Maria. Dobra, jest git. Chyba. Gin, przepadnij. Jest, udało się. Pięknie. Mamy poziom 100%, czyli chyba na to wygląda, że będziemy mogli bez problemu 100% sobie Blue Mountains. Nice one, dobra, zapisujemy sobie, żeby nie było. Game saved, pięknie, kurde, ale jestem zadowolony. Urgh. Nic tylko się cieszyć. Jak tam stoimy w ogóle z odcinkiem? Jest 17 minut na nagraniu, kurde, no to będzie Lipton. Bo chyba nie będzie to jeden z krótszych odcinków, chociaż bardzo bym chciał, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, nadszedł czas na The Hard Rocks, więc bez zbędnego przedłużenia wchodzimy tam. Ciekawostka. Michał dostanie wpierdziel po odcinku. Dobra, Hard Rocks, albo The Hard Rocks. Jedziemy. Wow, kurde! Nie! Co? Czemu tak? No nie mówcie mi! Ja pierdzielę, no nie! Nie, please! Please stop, proszę! Nie mówcie, że od początku muszę znowu przechodzić. Bez jaj, kurde, który to już jest game over? Fun fact numer jeden. Mamy 0 żyć, 0 budzików i 46% gry. Nice one! Ale wiecie co? Plus jest jeden! Przynajmniej zapisałem po przejściu pierwszego poziomu, tak więc nie okazałem się głąbem. Dobra, lecimy z powrotem do The Hard Rocks. Jeszcze raz zaczniemy ten poziom. Bo to było przegięcie pały trochę, ale ej! Przynajmniej nam się jeszcze ten zregenerowały życia. W sensie, że punkty zdrowia. O, ty gnoju jeden. Jezus Maria, no nie! Dobra. Dobra, lecimy do góry, szybko, nie chcę z nim walczyć, bo walka z nim nic nie da, tylko tyle, że stracę życie i znowu będę miał game over, kurde. Dobra.
Tą sekcję pamiętam jak najbardziej. Dobra, literka P uratuje mi dupę. Nie żeby coś. Bo już bym wtedy zginął, gdybym nie miał literki P. Ej, ale... Gdzie tu jest życie? Czemu tu życie nie było? Domagam się, kurde, zwrotu mojego życia. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Dobra, tu jest standardowo, nic się tu nie zmieniło, bo tu klatka normalnie była. Mamy pierwszą klateczkę w The Hard Rocks. Mam nadzieję, że to nie jest przez to, że powiedziałem, że nie zetnę włosów i że nie macie się słuchać własnych nawet kobiet. Chyba to jest przez to. Dobra, 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 mamy już pierwszą klateczkę. Co? No co to ma być? Dobrze, moi drodzy, już widzę się z wami po raz czwarty. Kurde, Rayman, łap się! Ty się nie chcesz złapać? Ej, bez jaj. On się złapać nie chce. Halo? Nie! Nie rób tego! Wow, w końcu się złapałem, ludzie, widzieliście to? Kurde, nie wiecie jak ciężko było w ogóle złapać się. Pewnie powiecie, dlaczego ty tutaj wracasz, Pomidor? Ponieważ wracam po literkę P. Więc, kurde, powiem wam szczerze, że ja się... Gdzieś z 5 razy jeszcze miałem game overa przez to, że się Rayman nie chciał złapać. Kurde, cholera jedna. Ale dobra. Już wam tutaj nie będę edytował, po prostu przejdziemy sobie szybko tutaj, bo to nie jest w sumie aż tak daleko. Sami zresztą zobaczycie zaraz. Proszę bardzo, lecimy dalej z poziomem. Zauważyłem, że Atari Jaguar jest strasznie problematyczną konsolą, jak i emulatorem. Dlaczego? Dlatego, że zawsze się musi ten dźwięk bugować w jakiś dziwny sposób. Myślałem, że tu klatka będzie jakaś. Dobra, zostałem zmylony, zostałem wprowadzony w błąd. Ogólnie ten poziom jest jednym z najbardziej charakterystycznych poziomów, ponieważ on ma, jakby to powiedzieć, dwa exity. Tak więc, no, dosyć ciekawa sprawa. I nie wiem w sumie, do którego polecimy. Chyba do tego... What? Dobra. Złap się! Dobra, jestem tutaj z powrotem, ludzie. O, dobra, 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 dobra. I... Myk! I myk! I myk! I myk! I myk! I myk! Jest! Pięknie! Pięknie! Dobra. W tym momencie możemy sobie przerwać i zabiorę się za kolejne czytanie ciekawych komentarzy, bo tutaj jestem w miarę chyba bezpieczny. Bo nie ma tutaj żadnego czasu niczym Sonic the Hedgehog, gdzie jak się tam czekało bodajże 9 albo 10 minut, to Sonic po prostu ginął, bo time over. Capybar zostawił mi taki oto komentarz. Zajebiste rage i piękne śmierci. O stratach budzików nie wspominając. Osobny odcinek z rundami Magika brzmi fajnie, zrobiłbyś od razu breakout minigame. Ogółem muza z Bandlandu w wersji na Jaguara jest wyjątkowo dobra, na przykład ta z walka z walki z Mr. Saxem, cudo. Losowe ciekawostki. Antytunki w tej wersji mają złote włosy, gdy używają helikopterka. W tej wersji nie ma trąb przyciągających. Zgadzam się z tobą, Capybar. Jak najbardziej tak. Jest coś takiego, że antytunki mają ten żółty swój kolor skrzydełek, czy coś takiego, czy tam to są tych włosów właśnie. No bardziej włosów niż skrzydełek. Co ja gadam w ogóle. W późniejszych wersjach dali kolor biały i szczerze ja do teraz nie wiem, dlaczego tak jest. Być może Ubisoft po prostu stwierdziło, że żółty kolor nie pasował w późniejszych portach tej gry. Nie wiem. Wiem, że jest nam to jakby w tym momencie... No, nie znamy, że tak powiem, prawdy, dlaczego oni tego dokonali. Być może zapomnieli albo po prostu stwierdzili, że żółty za bardzo tam nie pasował. Albo zbyt zlewał się z kolorami włosów Raymana. O cholera! Dobra, uniknąłem tego, Jezus Maria. Gdzie on się? On się tu pojawił! Co za... Tego nie było w późniejszych wersjach, całe szczęście. Tego w sensie łowcy.
Ale wracając do tematu, no i tak, mi się wydaje, że po prostu oni tak zrobili z tego względu, że albo to się zlewało z włosami Raymana, albo po prostu nie pasował ten żółty kolor. Dobra, ludzie, zrobimy coś takiego teraz. Zrobię coś, czego się bardzo obawiałem i nie chciałem robić, ponieważ to spowodowało, że w pierwszym odcinku jakby nie mieliście później muzyki ani dźwięków z gry, czyli po prostu ta runda bonusowa magika. Jeżeli coś się spierdzieli, bardzo przepraszam za to, ale po prostu wersja na Atari Jaguar ma swoje, że tak powiem, ciche dni i bardzo dziwne problemy ze sobą. I też można zobaczyć, że te chmurki otwierają oczka, coś co później w późniejszych wersjach się pozbyli. Nie wiedzieć czemu. Być może zapomnieli, ja tam nie wiem, szczerze nie znam się na logice Ubisoftu. Wiem, że Blue Mountains nigdy mi nie sprawiał problemów, ale znając szczęście i wersję, na którą teraz ogrywam, to było raczej pisane, że będę tutaj failował. Ale przyznam, że nie failuję jeszcze aż tak jak w Bandlandzie czy The Dream Forest. Więc są tego plusy. Dobra, na szczęście nic się nie zawiesiło. Dobra, mamy chociaż jedno życie. Będę się starał więcej ich zbierać. Mam taką nadzieję, że mi się uda. Kurde, Rayman, co ty zrobiłeś? Jezus Maria, myślałem, że on się nie złapał, ale bym się wpienił, jakby to się tak stało. Dobra, mamy trzecią klatencję. Dobra, lecimy dalej. Tutaj są te takie... nie wiem, to są takie... gwiazdy, czy... Bóg wie, co to jest, kurde. Te kamienne gwiazdy, kurde, niebieskie. Które latają w lewo i w prawo. I próbują mi uprzykrzyć życie. Jezus Maria, dlaczego tutaj życia nie ma? Dlaczego, gdy potrzebuję żyć, to ich nigdy nie ma? To jest właśnie najgorsze, co może być. O, dobra, sekcja z ruszającym się ruchomym, że tak powiem, ekranem. Ruszającym się ruchomym. Boże, mać, co ja w ogóle tworzę dzisiaj za słowa dziwne. Rayman! Złap się, kurde! No co za... Ej, widzicie, on się w ogóle złapać nie chciał. Co on sobie ten... Ej, to jest przegięcie pały w tym momencie, bo ja tracę życia przez to, że on się nie chce złapać. O, Jezus Maria, ale będą rage, nie? A myślałem, że w Blue Mountains się chociaż trochę uspokoi, ale nie, oczywiście, że nie. Nie będę cheatował, nie mam zamiaru, bo ja nie cheatuję. Ja nie oszukuję. O! Kurde, ja już chciałem drzeć ryja, żeby się złapał, nie? Jezus! Ej, dobra, uniknąłem tego. Na wszelki wypadek też tego uniknę. Ja pierdzielę. Nie, nie róbcie mi tak. Proszę was, co ja wam złego zrobiłem? Co ja zrobiłem w ogóle temu światu? Czemu Blue Mountains się tak na mnie mści? Co się stało, że ruchamy ekran? Ekran się nie pojawił. Ekran, kurde. Dobra, niech to se przeleci. Poleć sobie tam dalej. Świetnie. Ale zrobię coś takiego. Myk. I myk. Mamy znowu pierwsze życie. Jedyne i ostatnie. Dobra. Mamy tutaj kolejną sekcję, ale ja standardowo przeczytam sobie kolejny komentarz. Bo why not? Hej Michał, no u mnie spoko. Odcineczek... Przedni, bardzo podoba mi się twój watermark, Justyna zrobiła zajebistą pracę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się właśnie Jakub Stream rozpisał odnośnie tego, że gra jest mega wymagająca, co bardzo, ale to bardzo potwierdzam. I tutaj jest pewna teoria, która wyglądała mniej więcej innymi tak, że jakby to powiedzieć, przedstawię wam może dialog. To było na zasadzie taki, jak oczywiście Ubisoft wydawało Raymana 1, to było pewnie na zasadzie, że wiecie. To jest między innymi tak. Witam, Michael Ansel z tej strony Ubisoft. Niestety nie mamy czasu na testy gry, więc wydamy ją taką, mamy nadzieję, że gra nie jest zbagowana. No, na takiej właśnie zasadzie to mniej więcej wygląda. I tutaj Jakub pochwalił, że bardzo mu się podobają moje rage'e i że przyjemnie się ogląda. I że sposób ciekawy prowadzę let's play. Za co ci, Jakubie, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jeszcze mamy tutaj parę osób, które muszę, że tak powiem, złapać. Ale to już wszystko w swoim czasie będzie. Dobra,
A my bez zbędnego przedłużania lecimy dalej z koksem. Będę musiał to jakoś pięknie wyedytować sobie, ale spokojnie, ja będę się bawił z montażem, więc nie macie o co się martwić. Cholera jasna, czemu oberwałem? Dlaczego? Dobra, lecimy dalej do przodu. Coś tu jest? No, literka P, czyli standardowo, tu się pojawi potem klatka, jak ja tu przyjdę. Dobra, tu nic nie ma. LOL! Chciałem tamtą szybką pięść, ja pierdziulę. Ja walę, po prostu ja walę w tym momencie. No, jeszcze lepiej, kurde, traćmy jeszcze więcej żyć. Niech będzie game over znowu. Niech ludzie się doczekają znowu tak tego wspaniałego wyczynu zwanego game overem, kurde. Ludzie się teraz ze mnie śmieją tam za monitorami. Ja to czuję, ja was obserwuję, ludzie, ja wszystko wiem, więc spokojnie. Ja was obserwuję, ja wiem, kiedy wy się śmiejecie, a kiedy nie. Dobra, klatka się pojawiła, super. O kurde, muszę się po plecach drapać i jeszcze tam wracać, cholera. Cium ciurum, cium 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 cium, cium ciurum, cium 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 cium. Jest czwarta klatka? Jest. Więc nikt mi tutaj nie udowodni, że jej nie zebrałem. I w górę! Dobra, udało się. Jezus Maria, myślałem, że coś tu jest. Kurde, ja już się gubię w tym, co ja robię. Dobra, mamy tutaj fotografa. Dawaj mi cykaj fotę. Na Instagrama wrzucę przy okazji. Dobra. Ej, no ale to jest rozwój biały dzień. Tutaj powinno być życie. Halo, co się stało? Gdzie jest życie? Gdzie jest moje życie? Kurde, wy naprawdę chcę... Chyba ta gra serio chce, żebym zgnoił w tej grze. O nie. Nie mam życia. Ja pierdzielę. Nie! Nie! Nie, proszę was, nie! To ja może sobie stąd wyjdę. Dobranoc! Dobra, proszę państwa, mamy checkpoint. Tutaj ostatni raz zginąłem przez to pieprzone coś, to skalne kurde z kolcami, gówno. I dobra, skaczemy sobie. Kurde, czemu on nie chce się złapać? Rayman, co ty odpierdzielasz? Przy okazji, jak widzicie, udało mi się bezproblemowo przejść, bo mam tylko stracony jeden punkt zdrowia. Coś co, wow, jak na mnie, to przecież to jest kurde święto jakieś. Oczywiście dźwięki lubią się bugować, no nic na to nie poradzimy. Przejdźmy sobie tutaj. Bardzo dobrze. Tu chyba powinno być życie, mam nadzieję, że będzie, kurde, bo życia teraz mi są bardzo potrzebne. Cholera jedna, kurde by to wzięła. Jest życie, dobra, pięknie. O to chodziło. Dobra, teraz trzeba zdobyć pozostałe klatki. Zostały nam tylko dwie klateczki. Aha, fajnie, dobra. Nie skomentuję tego, jak to wyglądało dziwnie. Okej. Lecimy teraz tędy. I tam się klatka powinna teraz pojawić. Czy tak będzie? Przekonamy się. Może w końcu przestanę tracić... Ja nienawidzę, po prostu nienawidzę... Nienawidzę tego Raymana. Chodzi o to, że w tej wersji... No dobra, może nie aż tak nienawidzę, ale po prostu... Wiecie, o co mi chodzi. Po prostu, kurde, Rayman mi odmawia posłuszeństwa. No patrzcie, no co on chce, kurde, ode mnie? On nie może się złapać. Rayman, ty potrzebujesz jakichś upgrade'ów, żeby się łapać? No przecież to przegięcie pały jest.
Nie chcę nic mówić, ale już mamy zaraz godzinę odcinka. Będę musiał naprawdę ostro montować, kurde. Ale literkę P to oczywiście, że wezmę. Gin śmieciu, gin śmieciu. Gin śmieciu, gin śmieciu, nie należysz do tego świata. Gin. Dobra, mamy piątą klatkę. Kurde, ludzie, naprawdę ja myślałem, że ja się wychilluję w Blue Mountains, ale... Kurde, chyba nastąpiło coś, na co wy żeście wszyscy czekali, czyli po prostu maraton faili, rage'u i tak dalej. Dobra, pięknie. Lecimy do przodu. Szybko, 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 szybko. Byleby do exitu i byleby, żeby przeżyć. Kurde, no. Dobra, zrobimy teraz troll Michaela Ansela, ponieważ nic tutaj nie ma, co prawda. Prawda, co nie? Patrzcie teraz na to. Tam się, kurde, klatka pojawiła. Bez jaj. To jest po prostu troll Michaela Ansela. Ale mamy wszystkie klateczki, co mnie bardzo cieszy. Dobra, bez zbędnego przedłużania spierdzielamy stąd niczym, kurde, nie wiem, Robert Kubica na torze, kurde, w jakimś tam wyścigu. Aż się Coli napije. Pięknie, zapisujemy sobie i lecimy z trzecim, kurde, poziomem i ostatnim zarazem w Blue Mountains, czyli Mr. Stone Peaks. O Boże! Lecimy. Dobra, zrobimy mu tą gitarę, niech ma, kurde, ten muzyk. I dostaniemy dzięki niemu tego, no, nieskończony helikopterek. Czyli w skrócie, patrzcie, coś takiego, że po prostu możemy naparzać, naparzać, naparzać i sobie latamy w nieskończoność. I leci teraz tutaj muzyka z tego. Z The Hard Rocks i tych wszystkich poziomów. I wiecie co, wydaje mi się, że Rayman troszeczkę jest tutaj szybszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo zobaczcie sobie sami. Trochę jest szybszy. Nie mówcie, że nie. Dobra, mamy pierwszą klateczkę. Świetnie. I w tym miejscu sobie przeczytamy kolejny komentarz. Jak zwykle dobry odcinek, Pomidor. Pora na moje wypowiedzi, bo pod poprzednim filmem nie miałem za bardzo okazji. I tutaj komentarz został mi jak najbardziej gespatio. Tutaj możecie sobie treść tych komentarzy przeczytać, bo tutaj jest odniesienie się do tego, co robiłem. Przede wszystkim chociażby pierwszy podpunkt, który mówi, że jeżeli chodzi o ten brak ślizgania, to jest niby pewne ułatwienie, ale jeśli ktoś grał dużo w wersji na PS1, to może to być wkurzające. Tutaj nie będę, że tak powiem, się wyrażał. Ja uważam, że Bandland powinien być ostatni, bo nawet Picture City i Candy Chateau nie mnie tak nie denerwowały jak ten właśnie świat. Najgorszy poziom to zdecydowanie Allegro Presto, bo kiedyś ten etap był dla mnie katorgą. Tak szczerze to tak, gra jest chyba dla ciebie za łatwa. Zrób serię Super Meat Boya XD. Oczywiście Gespatio zrobię wczoraj. Najlepsze jest to, że w wersji na PS1 nie straciłeś chyba żadnego budzika, a tutaj budzik poleciał w cholerę już w pierwszej krainie. No i tutaj jest odniesienie się do mojej miny, jak ja się zdenerwowałem wtedy, wiecie o co chodzi, to że co i tak dalej. No i oczywiście pozdrawiam cię, Gespatio, dziękuję ci za ten oto komentarz. Doceniam bardzo i jeżeli kogoś nie przeczytałem w tym odcinku, to pamiętajcie, że jest jeszcze odcinek numer 4. Tak więc w odcinku numer 4 najwyżej przeczytam pozostałe też osoby. Co więcej, to nie oznacza, że kończę z tą serią, że wiecie, z czytaniem waszych komentarzy. Ja te komentarze będę czytał jeszcze w odcinku 4, tak więc możecie nawet nowe jakieś zostawić i jakieś ciekawe teorie co do tej gry, bo ja bardzo lubię czytać takie rzeczy. I taki fun fact, już mamy godzinę i 1 minutę, jeżeli chodzi o ten oto odcinek. Ale za chwilkę będę musiał zrobić jedno malutkie cięcie z jednego oto powodu i o tym wam opowiem za chwilkę. Mamy checkpointa. Właściwie to możemy tutaj zrobić to cięcie, tak więc ja się chwilkowo, co to w ogóle za słowo jest? Ja się chwilowo odmeldowywuję, widzimy się za chwileczkę. Poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem z powrotem.
Lecimy dalej. Więc dobra, dlaczego zrobiłem to cięcie, pewnie powiecie, skoro nie było żadnego powodu. Otóż zrobiłem to tylko dlatego, bo moja kamerka, jak sami widzieliście, ostatnimi czasy lubiła robić mi figle migle. Tak zwane. Czekajcie, tutaj coś jest? Tak, jest, oczywiście, klatka tu jest. Czyli w skrócie inaczej, nie wiem czemu, ale moja kamerka zaczęła nagrywać jakby mnie w 100 FPS-ach. Wiecie, o co chodzi, czyli w sensie moją twarz i tak dalej. I przez to, jak potem patrzę sobie na montaż, to często jest tak, że mam jakby desynchronizację. Co mnie bardzo niepokoi i złości zarazem. Dlaczego, pewnie powiecie? Otóż dlatego, że potem jest, nawet że to jest minimalna, to jednak wiecie, kurde, to razi w oczy. Albo rezi, jak chcecie to powiedzieć sobie inaczej. Dobra. No nie, ja nie wierzę w to, po prostu ja w to nie wierzę. Znowu straciliśmy wszystkie budziki, kurde. Co jest grane dzisiaj? Co jest grane z tą grą? Nie mam pojęcia. Dobra. Nie chcę tego oglądać, kurde, walić, wyłączyć mi to, proszę. Chcę dalej grać. Chcę przejść ten świat. Wiecie co? Ja mam pewne obawy co do Picture City teraz. Teraz definitywne mam obawy. Jak ja już failuję w Blue Mountains i w każdym innym świecie przed Picture City, to Picture City po prostu będzie mnie bez mydła jechało. W ostro. Ale hej, mamy chociaż ponad połowę gry już, bo 51%. Jej, druga klatka znowu zniszczona. Uhu! Ale się cieszę. Teraz tylko nie zginij, Raymer, błagam cię. Błagam, nie zrób niczego głupiego, proszę. Dobra, przynajmniej żyjesz i lecimy dalej z koksem. Jest tu życie? Jest, pięknie. Dobra, mamy drugie życie. Nice. Dobra. Wow, co jest grane? Czemu ja powiększyłem sobie tak to okno? Czekajcie chwilę. Przy okazji czekam, aż się obiad mi ten... Taki fun fact, że aż mi obiad ostygnie. Widzę, że leci muzyka z tego poziomu, gdzie pojawia się woda. No w sumie nie dziwię się, bo tutaj woda już jest. Ja pierdziule. No, łap się, kurde. No nie! Jezus Maria, jaki ten Rayman jest ułomny czasem. W sumie nawet nie czasem. Ale hej, pozbyli się tej sekcji z tym. Wiecie, gdzie mieliśmy przecinać tymi włosami Raymana, kurde... te takie sznury. No! Widzicie, co on w ogóle odwala? On się... Jak ja robię tak, wiecie, że chcę strzałkę w lewo, to on, kurde, nie. On stoi w miejscu, jak taki pacan, kurde. Denerwuje mnie już on bardzo. Dobra, łap się szybko. Nie odpierdzielaj żadnych głupot. Dobra, jest, żyjemy. Pięknie. O! Nienawidzę takich momentów. Ja perfidnie nienawidzę. Dobra, klatka jak była, tak jest. Lol. Ja myślałem, że ja zlecę, serio. Dobra, jedziemy. O-o! Nie, proszę was. A mam w ogóle, czekajcie, zapytam się, sprawdzę, czy mnie nagrywam, tak. Chciałem się zapytać Audacity, czy nagrywam audio. No, mądre. Dobra. Wszystko się pięknie nagrywa. Nie, no nie wierzę w to.
To jest chyba jakiś żart, prawda? Powiedzcie mi, że to jest żart. Dobra, jestem z powrotem, ludzie. To jest moje drugie podejście. Zakładam, że to się skończy, jak się skończy, ale dobra, tam walić. Ja pierdzielę. No tak dawno nie miałem rytej bani, nie? Z całym szacunkiem. Dobra. No, złap się! Dobrze. Pięknie. Złapał się. Dobra, 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 nie będziemy prowokować. Idziemy sobie stąd. Jak najszybciej. O Jezus Maria. No nie, serio? W końcu się udało, ludzie. Jezus Maria, 35 minut spędzam w tej głupiej sekcji. Dobra. Rozprawimy się z tym kurde golemem. Albo po prostu zrobimy coś takiego. I nara, idziemy stąd. Czym prędzej. To jest na szczęście już ostatnia sekcja, kurde. Bo naprawdę. I tutaj byśmy się oryginalnie ślizgali, tak a propos, by the way. Na razie mamy te zwykłe antytunki. A mamy tutaj rundę bonusową. 10 tingsów, możemy spróbować. Gdzie to było? To było tutaj? A zresztą walić to. A, to było tutaj, dobra. Już walić trudno. Może gdzieś po drodze będzie jakieś życie. Mam taką nadzieję. Cicha nadzieja zawsze może być. Dobra. Okej. Pięknie. Ja mam nadzieję, że tylko nie spierdzielę przy Mr. Stone'ie, bo dosłownie ja się zastrzelę chyba na odcinku, serio. Ja pierdziule. Nie jestem zmęczony, ludzie, jakbyście się pytali, po prostu jestem zażenowany tym, że takie rzeczy się dzieją. Ale hej, tyle dobrze, że nie ślizgamy się, bo łatwiej zdobywa się klatki. I łatwiej się w ogóle porusza po tych platformach, bo wiecie, tutaj jest dużo śniegu, jak widzicie teraz. No zobaczcie, tutaj bym oryginalnie się ślizgał. W późniejszych sensie wersjach. A tak to się nie ślizgam. I łatwiej jest mi niszczyć te kamienne skały, dobra. Raz. Dwa. Pięć na sześć, gdzieś klatkę pominąłem. Jestem święcie przekonany, że gdzieś klatkę pominąłem. Na 100%. Dobra. Bang. Uciekamy, 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 uciekamy. Jest! Udało się! Uniknąłem tego. Ja już myślałem, że będzie po mnie, nie? Dobra. Klatka tu jest! Dobra, mamy ostatnią klatkę. Lecz zanim zaczniemy konfrontację z Mr. Stone'em, czas na kolejny komentarz od ostatniego już użytkownika na dzisiejszy odcinek. Jest nim oczywiście MateoGaming.pl, który tutaj również, tak jak Jakub Stream, zaczął pisać odnośnie tego, dlaczego gra jest bardzo trudna. I jedyne, co Mateo od siebie dodał, to to, że ma teorię, że żaden tester nie dotykał wersji Niagara, mimo tego, że żadnej innej wersji nikt nie testował, czyli po prostu w skrócie oni wydali grę, nie testując jej w ogóle. No i tutaj oczywiście pozdrawiam serdecznie, ja cię również pozdrawiam serdecznie, Mateo, a ja bez zbędnego przedłużenia lecimy na walkę z Mr. Stone'em. Niech się dzieje, co się ma dziać. Boję się. Dobra, zaczynamy. Więc dobra, Mr. Stone polega na tym samym, co było w późniejszych wersjach, czyli po prostu musimy atakować tą buźkę. No i tyle.
Cholera jasna. Okej, okay. Uderzyliśmy go mocno. I teraz zrzuciliśmy mu jakby ten kamień. Dobra, mam nadzieję, że nie zginę. Jezus Maria, jak on skacze dziwnie, tak nie było w późniejszych wersjach. LOL. Dobra, przywołał te kamienne psy. W ogóle na Wikipedii Rayman napisało coś, że mieliśmy spotkać czerwone antytunki, ale coś ich kurde nie widziałem. Albo jestem ślepy, albo serio ich nie widziałem. Dobra. Mamy teraz porówno, bo ja mam 4 punkty zdrowia i on ma. O Jezus Maria, zapomniałem o tym. Dobra. Myk. Dobra, myk, jest, mamy po 3 punkty zdrowia. I myślę, że na tym sobie na razie przerwiemy i za chwilkę do was wrócę. No dobra, jestem z powrotem. O. Ale oberwałem. Dobra, znowu mam przyzwał te kamienne psy. Yeah! Dobra ludzie, jestem z wami z powrotem. 3 punkty zdrowia mu zostały, ja mam teraz 4. Całe szczęście lub nieszczęście. Kurde, jak ja nie lubię takich rzeczy. Dzisiaj ja mam definitywnego pecha, jeżeli chodzi o tę grę. Wow! Wow! Kurde, to ciężko jest. Szczerze wam powiem, ciężko jest tak uniknąć tego, bo... No wiecie, o co chodzi. A, fajnie, game over, świetnie. Wow, ludzie, patrzcie na to, udało mi się zdobyć 37 tinksów. Wiecie, co to oznacza? Że będę mógł zrobić rundę bonusową, którą wam pokażę. Ja pierdziule. Mam nadzieję, że żyćko jakieś dostanę. Jej, udało się, patrzcie, bardzo szybko nam się udało. Nie, to nie jest zmęczenie, ludzie, jakbyście się pytali, że ja to nagrywam na wymuszenie. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu jestem zdenerwowany. Ale to tam, wiecie. To tam nie ma co już tam wchodzić. Spotkamy się przy bosie. Dobra, mamy wszystkie klatki. I po raz kolejny czas na konfrontację z Mr. Stone'em. Hulaj bongo, kici w oko, dosłownie, kici w oko, Mr. Stone. Dostaniesz wpierdziel ostry. Ja ci obiecuję. Z całego mojego serca obiecuję, że dostaniesz wpierdziel. Dobra, widzimy się, kiedy będzie miał 3 punkty zdrowia, albo 2, zobaczymy jeszcze. Dobra ludzie, ma już tylko 2 punkty zdrowia, całe szczęście. Całe szczęście, kurde. Teraz nie spierdziel niczego, Rayman. Patrzcie, ja mam tylko stracony 1 punkt zdrowia. I zauważyłem, że mi kurde idzie 100 razy lepiej, gdy nie nagrywam, ale gdy już nagrywam, to nagle zaczynam failować. Kurde, to jest niestety klątwa jakaś let's playera. Let's playerska, kurde. No i pięknie, dobra. Został mu jeszcze tylko 1 punkt zdrowia, ale ja za chwilkę dosłownie wracam. Okej, okay, jestem z powrotem i lecimy z koksem, dobra. On tu rzuca kamieniami. To nieźle. Dobra, będzie teraz przyzywał te psy. No, i rób coś. Okej. Okay. I on teraz puści tą chmurkę, dobra, 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 ostatni raz, ostatni. I myk! Dobra, oberwał! Yes, udało się! Woo! Dobra, i w taki oto sposób on, że tak powiem, ma tą taką uśmiechniętą gębę zamiast tej swojej ponurej. No i my skoczyliśmy sobie, że tak powiem, bossa. No i mamy teraz, że tak powiem, rozmowę z wróżką, gdzie po prostu dostaniemy moc, a będzie to moc po prostu szybkości, czyli dzięki temu już mamy wszystkie moce w grze. I teraz pytanie, jak ją użyć? Czekajcie, może... To jest G, H... O dobra, tu jest ta moc, okej. Czyli mam pod przyciskiem D. D jak dupa.
ale jestem śmieszny, kurde, niczym, nie wiem. MacGyver, no dobra, MacGyver ze mnie nigdy nie będzie. Czy nie, to był Strasburger, chyba. Dobra, ale w każdym razie, jej, udało się, mamy wszystko. Udało się, wszystko mamy. What? Dobra. Myślałem, ja się tak zastanawiałem, co się stało, że nie mogłem ruszyć. No dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że w sposób ciekawy tam prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to możesz stawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jak i dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym moim filmem, jak i live streamem i tak dalej. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba seria, jeżeli chodzi pod względem też czytania komentarzy, jak i samej serii. I przypominam o ciekawych komentarzach, które na 100% zadebiutują w kolejnych odcinkach. To był ja, to byliście wy, trzymajcie się i cześć! Cześć Justyna. To nie tak jak myślisz. Ja ci to wytłumaczę, to nie jest... Ja nie chciałem tak źle tego określić. Ej, a czemu tak się na mnie patrzysz? Co ja ci zrobiłem? Justyna? Proszę cię, nie!